To nagranie poświęcimy ćwiczeniom w odróżnianiu izomerów E i Z pochodnych alkenów. Zacznijmy od tych dwóch cząsteczek. Tu po lewej mamy pochodną alkenu, w której przy wiązaniu podwójnym nie ma dwóch takich samych podstawników. Dlatego też całkowicie odpada możliwość użycia nazewnictwa cis-trans pochodnych alkenów. Z pomocą przychodzi system EZ. Ale aby móc go używać, musimy zobaczyć, jaka jest waga podstawników po lewej i prawej stronie wiązania podwójnego. Po lewej stronie mamy atom bromu i grupę metylową. Aby porównać wagę podstawników, musimy zobaczyć, co ma większą liczbę atomową. Liczba atomowa węgla wynosi 6, natomiast liczba atomowa bromu 35. Większą wagę ma atom bromu, który znajduje się nad płaszczyzną wiązania podwójnego. Teraz przejdźmy na prawą stronę. Mamy tu atom wodoru i grupę hydroksylową. W grupie hydroksylowej bezpośrednio z atomem węgla przy wiązaniu podwójnym połączony jest atom tlenu. Dlatego też to właśnie jego liczbę atomową musimy porównać z liczbą atomową wodoru. Liczba atomowa wodoru wynosi 1, a liczba atomowa tlenu 8. Grupa hydroksylowa jest podstawnikiem o większej wadze. Podstawniki o większej wadze znajdują się po przeciwnych stronach płaszczyzny wzdłuż wiązania wielokrotnego. W takim razie jest to izomer E pochodnej alkenu. Zobaczmy, jakim izomerem jest związek po prawej stronie. Atom bromu, który ma większą wagę, znajduje się pod płaszczyzną wiązania podwójnego, a grupa hydroksylowa, która ma większą wagę od atomu wodoru, również znajduje się pod płaszczyzną wiązania podwójnego. Obie grupy o większej wadze są po tej samej stronie płaszczyzny wiązania podwójnego. Jest to izomer Z. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Mamy tu taki dość rozbudowany związek z dwoma wiązaniami podwójnymi. Wiązanie węgiel-węgiel i wiązanie węgiel-tlen. Izomery EZ są związane z izomerią geometryczną wokół wiązania podwójnego węgiel-węgiel. W związku z tym możemy wyróżnić tu cztery podstawniki przy atomach węgla połączonych za pomocą wiązania podwójnego. Po lewej stronie jest to atom bromu nad płaszczyzną wiązania i atom chloru pod płaszczyzną, a po prawej stronie mamy grupę karboksylową nad płaszczyzną i grupę pochodzącą od alkoholu pod płaszczyzną wiązania. Musimy patrzeć na liczbę atomową atomów bezpośrednio związanych z atomami węgla przy wiązaniu podwójnym. Po lewej stronie liczba atomowa bromu to 35, a liczba atomowa chloru wynosi 17. Atom bromu ma większą wagę. Po prawej stronie mamy sytuację nieco bardziej skomplikowaną, ponieważ w obu podstawnikach bezpośrednio z atomem węgla przy wiązaniu podwójnym są połączone atomy węgla o tej samej liczbie atomowej. W takim przypadku musimy przeanalizować liczby atomowe kolejnych atomów. W grupie karboksylowej atom węgla jest połączony podwójnym wiązaniem z atomem tlenu i pojedynczym z atomem wodoru. Jeżeli występuje wiązanie wielokrotne, na drodze do kolejnych atomów należy je zastąpić odpowiednią do jego krotności liczbą wiązań pojedynczych. Innymi słowy, każdy atom stojący przy wiązaniu wielokrotnym musi po przekształceniu posiadać odpowiadającą temu wiązaniu ilość wiązań pojedynczych. Jeżeli mamy wiązanie węgiel, podwójne wiązanie tlen, jest to tożsame z 2 razy węgiel, pojedyncze wiązanie z tlenem. Pod płaszczyzną wiązania podwójnego atom węgla w podstawniku jest połączony z atomem tlenu za pomocą wiązania pojedynczego i dwoma atomami wodoru za pomocą wiązań pojedynczych. Z tych dwóch podstawników grupa karboksylowa ma większą wagę. Podstawniki o większej wadze znajdują się po tej samej stronie płaszczyzny wiązania podwójnego węgiel-węgiel. Jest to izomer Z. Przejdźmy do kolejnego zadania. Nadajmy nazwę systematyczną temu węglowodorowi. Uwzględnijmy przy tym izomerię EZ. Najpierw standardowo szukamy najdłuższego łańcucha zawierającego w sobie wiązanie podwójne węgiel-węgiel. Najdłuższy łańcuch składa się z 7 atomów węgla. Teraz ponumerujmy atomy węgla w łańcuchu głównym tak, aby wiązanie wielokrotne znalazło się przy najniższym możliwym lokancie.
Jeśli zaczniemy numerować od lewej strony, to wiązanie podwójne znajduje się przy czwartym atomie węgla. Natomiast jeśli ponumerujemy atomy od prawej strony, wtedy wiązanie wielokrotne jest przy trzecim atomie węgla. W tym przypadku przy drugim atomie węgla jest przyłączona grupa metylowa, a przy czwartym atomie węgla znajduje się grupa etylowa. Pamiętaj, że podstawniki w nazwie wymienia się zgodnie z kolejnością alfabetyczną, więc nazwa tego alkenu to 4-etylo-2-metylo-hept-3-N. Teraz zobaczmy, jakie jest rozłożenie podstawników przy atomach węgla połączonych ze sobą wiązaniem podwójnym. Przerysuję tę cząsteczkę tak, aby wiązanie podwójne znajdowało się wzdłuż rysunku. Tu mamy grupę propylową, tu grupę etylową. Po prawej stronie pod płaszczyzną wiązania podwójnego znajduje się atom wodoru, a nad płaszczyzną pozostała część cząsteczki. Przypiszmy wagę poszczególnym podstawnikom po obu stronach wiązania podwójnego. Po prawej stronie większą wagę ma grupa znajdująca się nad płaszczyzną wiązania podwójnego. Po lewej stronie oba podstawniki do węgla przy wiązaniu podwójnym przyłączone są za pomocą atomu węgla. Co więcej, oba te atomy znajdują się w takim samym otoczeniu. Dopiero tutaj, przy kolejnych atomach węgla, napotykamy na różnicę. Tu na dole atom węgla połączony jest z kolejnym atomem węgla i dwoma atomami wodoru. A na górze atom węgla łączy się z trzema atomami wodoru. Zatem grupa propylowa ma większą wagę niż grupa etylowa. Grupa o większej wadze znajduje się po przeciwnych stronach wiązania podwójnego, więc jest to izomer E. Pełna nazwa tego związku to E4-etylo-3-metylo-hept-3-N.